Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. Na prośbę jednego użytkownika pokażę, jak w programie Sony Vegas Pro 13 wyrenderować sam dźwięk do MP3. Mamy tutaj dowolny film z muzyką MP4, wrzucamy na linię. Nie musimy usuwać żadnych ścieżek, wystarczy, że jeżeli oczywiście, tak jak tutaj materiał jest nagrany, nam pasuje, ewentualnie możemy przyciąć jakiś kawałek, na przykład odtąd, korzystając tutaj z tych opcji, na przykład dotąd, i powiedzmy, że tak nam odpowiada. Ewentualnie możemy materiał ściszyć, dodać głośności. To w tym momencie wystarczy kliknąć klik renderuj jako. Tutaj wybieramy wśród opcji wszystkich format, jaki nas interesuje: AA3, albo na przykład FLAC, albo MP3. Jeszcze jest sporo różnych innych opcji, jak widzicie. Wavy. Dobieramy według naszych potrzeb Windows Media Audio. Ja wybiorę tutaj najbardziej popularny MP3. Przykładowo 192 kilobity na sekundę. I renderuj. Aha, jeszcze ustawmy miejsce, gdzie chcemy. Na przykład na pulpit. Ciach. Renderuj. To powinno potrwać dosłownie kilka sekund. Najwyraźniej już się ukończyło. Otwórzmy folder pulpitu. Uruchomimy muzykę. I jak słyszeliście, muzyka leci. Tak więc sprawa załatwiona. Mam nadzieję, że ten poradnik się Wam przyda. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć Wam.